Cześć, moje drogie dzieciaki. To ja, wasza lekarka, bajkopisarka i wróżka Zuzia. Słuchajcie, dzisiaj jest z nami pewien wyjątkowy gość. Ten gość mieszka na szczycie Niebieskiej Góry i nazywa się, jak myślicie, popatrzcie. To jest Niesłyszek. Jak myślicie? Co ta nazwa oznacza? Podpowiem Wam. Na naszej planecie, Ziemi, żyją dzieci trochę podobne do niesłyszka. Te dzieci słyszą troszkę gorzej, a niektóre w ogóle nie słyszą. Jak myślicie? Dlaczego tak się dzieje? Zaraz Wam wytłumaczę. Słyszymy dzięki uszom, ale nie tylko. Czasami jest tak, że troszkę w tym uchu zaczyna się coś psuć. Popatrzcie, ucho składa się z trzech części. Nazywa się uchem zewnętrznym, środkowym i wewnętrznym. I w zależności od tego, czy tam się gdzieś coś popsuje, możemy słyszeć troszkę gorzej. Zobaczcie, czasami. Jeżeli coś utknie nam w uchu, na przykład tutaj, to możemy gorzej słyszeć. Czasami też zdarza się tak, być może Wam się tak zdarzyło, że strasznie bolało Was ucho i aż płakaliście z bólu. I wtedy też można gorzej słyszeć. Wiecie dlaczego? Zaraz Wam pokażę. Popatrzcie. W uchu środkowym mamy trzy magiczne rzeczy. Możemy je skojarzyć z koniem i z młotkiem. Ponieważ w uchu środkowym występuje młotek, kowadełko i strzemiączko. I kiedy dochodzi do zapalenia ucha, to te kostki trochę gorzej pracują, bo tak jakby były zanurzone w wodzie i wtedy trochę gorzej słyszymy. Na szczęście, kiedy coś nam utkwi w uchu zewnętrznym albo mamy zapalenie ucha, wystarczy, że pójdziecie do lekarza, dostaniecie leki i słyszymy dobrze. Ale czy wiecie, że są też dzieci, u których nie tak łatwo naprawić ucho? Ale o nich opowiem Wam w następnym odcinku. W następnym odcinku dowiecie się, że ta część ucha, która jest najbardziej w środku, składa się, nie zgadniecie, ze ślimaka. Więc jeżeli chcecie posłuchać o ślimaku i o tym, jak pomóc dzieciom, które gorzej słyszą, zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pa, pa!